Cześć, siemka, witajcie w Battlestar Galactice Online. Powiedziałem, że czasem będę nagrywał z tego odcinek, to nie jest jakaś taka seria, którą no dzień w dzień ciągnę, ale co jakiś czas będziemy sobie dorzucać odcinek jako taka gierka, wiecie, coś innego po prostu. Dobra, więc tutaj widzę, że jest jakaś przycena minus 20% na ulepszanie naszych laserków. Teraz pytanie, czy ja mogę to ulepszyć? Mogę to ulepszyć. Tylko widzicie, to kosztuje. O, ale za 8000 mogę sobie ulepszyć raz. Dobra. To sobie ulepszymy raz, bo jest przecena, nie? Zamiast 10 tysięcy, 8000 tylko kosztuje. Jakieś tam boosty zawsze wpadną. Więc czemu by nie? Tak. My tutaj musimy dokonać jakiejś... Nie, jak na razie nie. My tu musimy dokonać ulepszeń umiejętności. No właśnie. Strzeleckie musimy sobie zrobić, więc to na razie niech się robi. I co tutaj mieliśmy? Dobra, już wiem co kliknąłem. To była strefa walki. I teraz pytanie... Jak to działa? Nigdy tam nie byłem. To jest dla pilotów max 10 poziom. A kto wie z niebezpieczeństwie? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Są jakieś planetoidy. Planetoidy, które można coś tam wydobywać z nich chyba. Może faktycznie coś tutaj będzie w tej planetoidzie. No co, strefa walki to strefa walki, nie? Ciekawe, co tam się dzieje. Ale jak to są max 10 poziom, to może się uda coś. Tam jest jakiś staczek wydobywczy. O, Tylium. Może byśmy to rozwalili, nie? W ogóle jakiś... O! Sypie do nas. Sypie do nas. Dobra, siadam na ogon trochę. Wykończymy go w ten sposób. Co za zaawansowana walka. No. Umrzyj! Daliśmy radę. Ledwo, bo ledwo, ale daliśmy radę, panowie. Jestem z siebie dumny. A, czyli HP nam się odnawia tylko jak się... No, jak strzelamy. No, szkoda. No, trudno. Ale strzelamy do tego. Mam nadzieję, że to rozwalimy. Albo nie. Albo tego nie rozwalimy. Zobaczymy, może tutaj coś będzie się działo bardziej przyjaznego dla nas. No, dzisiaj taki trochę inny odcinek, nie? Pobawimy się w strefie walki dla low graczy, po prostu. O! Zobaczcie, ledwo postawiłem naszą platformę, a ten już nas leje. O, zapomniałem sprawdzić dookoła, czy czegoś tutaj nie ma po prostu, nie? Dobra, niech się na nas skupi. My tą platformę ogarniemy. Ma tylko 800 HP. Chyba to damy radę zniszczyć, nie? O. To obrywamy, nie? Bardzo dobrze. Okej. Okay. Rozwalony. I dostaliśmy... Dostaliśmy trochę kaski za to. Dobra. Nasz pięknie ma full HP. Moglibyśmy się dookoła rozejrzeć też. O, jakiś tam wadliwy lata jeden. Dobra. Bardzo fajna sprawa taka strefa walki. Właśnie dla low pilotów, gdzie można nabić parę fragów. Parę fragów, które, no, widać, przydają się do misji i tak dalej. Można drony sobie na spokojnie porozwalać.
Tutaj nie wpadną gracze powyżej 10 levela, więc bardzo spoko. Zobaczcie, takie coś. No, muszę teraz chronić swojej platformy, nie? Żeby mi nikt tutaj nie rozwalił. O, jakieś kolejne zagrożenie widzę. Gdzie ja sobie to zaznaczyłem? Strzałeczka jest do góry. O, 600 tytanów ze statku wydobywczego. Nie no, to będziemy bogaci. Po prostu bogaci. Jak będziemy tylko utrzymywać właśnie ten punkt. Świetnie. No i co? Myślę, że to będzie zadanie na dziś. Żeby właśnie w tą platformę się pobawić. Zawsze chciałem mieć taką właśnie platformę wydobywczą. Tam na przeciwnej też ktoś siedzi. Też ktoś ma właśnie taką platformę. No przed chwilą się z nim biliśmy, nie? Prawie mu tą platformę uwaliliśmy nawet. Więc to nie jest tak. No, znalazłem kolejnego typa. Z którym prowadzimy wojnę. Chce nam przejąć naszą platformę. Gnój jeden. Gin, gadzina podła. Co to za typ? I kolejny typ jest nasz, panowie. Mamy go. Ledwo, ale mamy. Pytanie, czy się wyklepiemy, zanim znowu przyleci. No, widzicie naszą planetoidkę. Jak chcemy sprawdzić, ile jej zostało, tak fajnie się podświetla. I zostało 360 tytanów tylko. No było tam, nie wiem, 5000 na początku może. Jak pierwszy raz przeskanowałem. Kubity oczywiście mi się zwróciły. O, widzicie. A statek wydobywczy, no, planetoidkę do zera wyciągnął. Kubity nam się oczywiście zwróciły. Dlaczego? Dlatego, że przy okazji, broniąc tego i rozwaliłem, no, naprawdę masę tych stateczków małych żółtych, czyli na przykład tych wadliwych dronów szukających. No i oczywiście rozwaliłem też masę, no masę może nie, dwóch graczy. Tylko czemu mi zaliczyło tylko jednego? No w każdym razie. Dwa czerwone statki, nie? Jeden na pewno był graczem. Jeszcze taki obeznany w tą grę nie jestem. No, 8 kubitów. No, to tam platforma kosztowała nas 100, nie? Teraz przelecimy się do drugiej i zobaczymy, co tam u tego typa. Fajnie, że zanim doleciałem, to planetoidę wydobył do końca. Więc jakiś typ tu lata. 1400 ode mnie, 1500. No, trudno, polecimy sobie na kolejną strefę. Chyba tak się da robić. Nie wiem, bardzo mi się to podobało w ogóle, że mogliśmy tam wbić, nie? Mogliśmy się tak pobawić. Nie wiem, napraw wszystko. Ile nas do tytanu kosztuje? 574. No, to spoko. Teraz pytanie, czy ja mogę to ulepszyć za... O, nie mogę tak. Widzicie, 240 kubitów nas kosztuje to ulepszenie. Teraz pytanie, co to nam da, to ulepszenie? Aha, będziemy troszkę więcej bili. No. No czemu nie? Jeszcze nie pożałujemy sobie na to jedno ulepszenie.
bo jest o 20% tańszy. To już nie, to tyle kubitów to nie. Nie miałem je na coś tam zbierać też, nie? Dobra, za chwilę będziemy skanować. I oficjalny skan poszedł. I tu nic nie ma. Melduje oficjalne skanowanie. Dupa. O, kolejna wojna. No, jak na razie wygrywamy. Chyba coś skopałem. O, o, o. Jesteś nasz kolego. Tak to nie wygrasz. Mamy cię. Jestem w co coraz lepszy. Panowie, jestem w co coraz lepszy. Dobra. A mieliśmy lecieć do planetoidy. Jest tutaj bardzo dużo tytanu. Aż 13, prawie 14 tysięcy. Więc to może być wszystko nasze, tylko musimy tego typa ściągnąć. Który tutaj leci? Widzicie? Tylko tego typa ściągnąć. Chyba. A nie, ogarnął jednak, że go atakujemy. No i mamy go. 3 zabójstwa dzisiaj. Więc ciach. O, merity, kubity. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. I co, bronimy naszego fraktowca. Jakoś tak. Tylko raz mnie zakilowali dzisiaj. Jak byłem na low HP, więc myślę, że to jest dobry wynik. To chyba ten sam, z 4 levelem. I atakuje nasz statek wydobywczy. A to mendolec. I w plecałki go. Przejedziemy. O! Ktoś tu traci ostro HP. Czas na ucieczkę. No dawaj typie, dawaj. Pokaż co potrafisz. Nie wiem, czemu on sypie dalej do naszego statku. Kiedy to już sam pada, zamiast do mnie sypać. No. Co kurde? Tak blisko. O. Mamy cię. Mamy cię, kolego. Chyba zostałem namierzony. Przez jakiegoś typa, który padł. Śmieszne, ale przy moim statku zrespiła się wydobywcze. Znaczy przy wydobywczym zrespiła się platforma. Która to platforma zaczęła do niego łatać. Tak o się zrespiła, no co za podłe gazieństwo. Ale spoko oko. Pozbędziemy się jej, a potem jeszcze wrócimy do fraktowca. No co za szajs, nie? Akurat jak poleciałem do fraktowca, to musiała się zrespić tutaj platforma. Dobra, platformę mamy z głowy. Jeszcze, o właśnie. Ktoś dalej próbuje nam rozwalić. Ciebie też złupimy, kolego. Dobra, i już na spokojnie możemy z powrotem wrócić sobie do fraktowca. Patrzcie to, jakiś typ tutaj tak się poszczelał z tymi mobkami, że ma low HP. My go dobijemy i mu tą platformę jeszcze skisimy. No chodź, chodź. Się nie krępuj.
No, i trzeba skisić mu platformę. Możemy sobie sprawdzić, ile to ma. Tu woda jest. 11, 12 tysięcy wody, prawda? Nie no, 11. Wow. I on sobie tak wodę wydobywał. A to gadzina podła. My mu tutaj już rozwalimy to. Zostałeś pokonany. Przyleciał nam drugi raz i nas rozwalił, no. Szkoda, naprawdę szkoda. Trochę odpuściłem ten tyton na tamtym, ale szkoda. Szkoda, szkoda, że odpuściłem, ale z drugiej strony. Z drugiej strony, co ja tam mogłem jeszcze uzyskać z tego? Już się kończyły złoża, tam 5000 zostało, jak odlatywałem. No. Back. Rzeczywiście polataliśmy sobie. Boże, jaka patolka. Co my robimy? Odmalała! No! Odmalał HP! Dobrze! Zabiłem go. Jestem z siebie dumny. Teraz tylko to dobić. Huh. Naprawdę, moja gra wygląda trochę jak kwadrat, ale... Nie przejmujcie się, ja się jeszcze wyrobię w tej grze. Więc... Chcę mu to tylko rozwalić, bo i tak... O, dostaliśmy coś fajnie. Bo i tak dzisiaj nic więcej już nie zrobię. Rozwalimy mu to i to będzie na tyle na dzisiaj. O, jednego działka nie strzelam. No więc... 400, 300, no, 200. To jest też fajne miejsce, żeby faktycznie rozwalić takie platformy, nie? Jeśli już. No, i mamy to. 67 kupitów dla nas. Trochę doświadczenia i tak dalej. No, dzięki, że wpadliście. Będziemy kontynuować naszą przygodę z Battlestar Galactica. Dzisiaj sobie oczywiście zwiedziliśmy, jak widzieliście, strefę walki, strefę walki. No dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Trochę emocji było, trochę zabójstw było. Miejsce, gdzie można zrobić misję i umrzeć! Dobra, uciekliśmy. No, to chyba wszystko w tym odcinku. Następnie coś pomyślimy znowu, coś pokombinujemy. Trzymajcie się i do następnego.